Sensacje 30-lecia Radio Z. Radio Z kończy 30 lat. Codziennie jesteśmy z wami, przez całą dobę gramy, bawimy, informujemy. Dzisiaj wspominamy rok 2000. Nie bardzo było wiadomo w ogóle, że dożyjemy tego 2000 roku. Od miesięcy straszono nas bowiem pluskwą milenijną. Cały świat oczekiwał zepsutych komputerów i braku pieniędzy na kontach. Jaką poczuliśmy ulgę, kiedy o północy prowadząca program w Radiu Z wówczas Monika Król zapowiedziała północ. No jak ona zapowiedziała, jak ona może, to my też. Z nowymi pomysłami Radio Z, witam was w nowym roku. 1 stycznia 2000 roku Radio Z zmieniło swoje logo. Naszą słynną niebieską strzałkę zastępuje niebiesko-czerwony napis Radio Z. Wiosną do kin trafia film Chłopaki nie płaczą, a w marcu Andrzej Wajda otrzymuje Oscara za całokształt twórczości. Honorary Oscar to Andrzej Wajda. W kwietniu 2000 roku utworzono CBS, gdy w lipcu uruchomiono Gadu-Gadu. We wrześniu 2000 roku świat poznaje Pokémony i żegna Fiata 126P. W Radiu Z bardzo dużo się dzieje. Jesienią rusza konkurs, którego wcześniej w radiu nigdy nie było. 100 twarzy Krystyny Jandy. Dzień dobry, mówi Krystyna Janda. Przez 3 miesiące Krystyna Janda wcielała się w inne role. W konkursie dla słuchaczy do wygrania był Sylwester w Paryżu z Krystyną Jandą i z ekipą Radia Z. Z okazji 10 urodzin stacji Anna Maria Jopek nagrywa piosenkę Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, do słów Andrzeja Wojciechowskiego. Ukazuje się na specjalnej składance. Pod adresem marcin@radioz.pl czekam na wasze wspomnienia, zdjęcia, skany, screeny, wszystko co macie związanego z Radio Z i chcielibyście się podzielić. Tworzymy wspólne archiwum. Sensacje 30-lecia Radio Z. Radio Z i już.